Przedstawiciele Sieradzkiej Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej zaprotestowali przeciwko likwidacji zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu. Chcą wykorzystać wszystkie dostępne rozwiązania prawne, by powstrzymać działania zarządu powiatu sieradzkiego. Jesteśmy dzisiaj przed Młodzieżowym Domem Kultury, miejscem dla Sieradza bardzo symbolicznym i miejscem, w które dzisiaj ma być zlikwidowane. W tym roku obchodzimy jubileusz istnienia, 35. jubileusz istnienia tej jednostki. Okazuje się, że w urodziny tak piękne Młodzieżowy Dom Kultury i MOS Sieradz ma zostać zlikwidowany. Tak naprawdę każdy z nas miał przyjemność w swoim życiu mieć jakiś związek z Młodzieżowym Domem Kultury. Ja sam chodziłem tu jako 8-letni chłopiec na kółko plastyczne. Są tysiące osób w Sieradzu, które są związane z Młodzieżowym Domem Kultury i dzisiaj w imieniu mieszkańców Sieradza trzeba powiedzieć stanowcze nie dla likwidacji tej placówki. Dzisiaj musimy powiedzieć stanowcze nie dla próby zwijania Polski powiatowej, dla próby likwidacji podobnych jednostek. W tej chwili w Młodzieżowym Domu Kultury na zajęcia uczęszcza ponad 400 dzieci. I to tylko dlatego, że starosta już kilka lat temu zdecydował o stopniowej likwidacji tej placówki. Kiedyś było tu prawie 1500 dzieci. To jest ogromny kapitał społeczny dzieciaków, którzy uczą się tutaj robić pożyteczne rzeczy i przede wszystkim mają alternatywę do telewizora, mają alternatywę dla komputera, dla konsoli, mają możliwość, żeby fajnie i w efektywny sposób spędzać swój czas. Ja jako poseł użyję wszelkich możliwych instrumentów do tego, żeby powstrzymać zarząd powiatu oraz radę powiatu. Wystąpiłem z interwencją do kuratora w Łodzi, ale też z taką samą interwencją wystąpię do minister Zalewskiej i użyję wszelkich możliwych narzędzi, żeby powstrzymać tą likwidację szkodliwą dla powiatu sieradzkiego i dla samego Sieradza. Chciałam z tego miejsca zaapelować do moich kolegów radnych powiatowych. Pamiętajcie, że jeżeli starosta mówi, że dba o cały powiat, to wy musicie wiedzieć, że jesteście wybrani głosami mieszkańców Sieradza. I dlatego mamy reprezentację w tej Radzie, żebyście reprezentowali nasze interesy, interesy Sieradza, bo mieszkańcy Sieradza są również mieszkańcami powiatu. Ta wypowiedź starosty jest skandaliczna, bo stawia nas poza marginesem tego urzędu, który mamy tutaj niedaleko. Jestem przekonana, że ta refleksja przyjdzie, jeżeli będzie taka sesja i na niej będzie głosowane, to ci radni, przynajmniej Sieradza, będą mieli tyle odwagi, co ich koleżanka z Burzenina, żeby zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem za tym tutaj, za tą placówką, która jest w mieście niezbędna. Myślę, że jakby się prześledził te życiorysy tych radnych, to podobnie jak pan poseł, też uczestniczyli tutaj na zajęcia do tej placówki. Placówka jest miastu niezbędna. Tyle mówimy o tej młodzieży, która spędza czas nie w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli, nie rozwija się. Natomiast tutaj te zajęcia się odbywają, młodzież uczęszcza. Możemy mówić o tym, że tej młodzieży jest mniej niż było, ale to jest od wielu lat postępująca taka metodyczna działalność pana starosty, który zmniejszał subwencje, tym sposobem wymuszał na dyrekcji tego domu zmniejszanie ilości kółek i zmniejszanie ilości zadań, żeby mogła zmieścić się w tym budżecie, który miała. Więc jakby mówienie dzisiaj, że tej młodzieży nie jest tak dużo, jak było kiedyś, no jest w pewnego rodzaju nadużyciem z uwagi na to, że sami to spowodowało samo starostwo, sam zarząd czy rada powiatu, która przeznaczała na tą placówkę mniej środków, a trzeba wiedzieć, że te środki to jest subwencja, którą starosta otrzymuje na tego typu działalność swoją i liczona jest na każde dziecko. Jakkolwiek może być dowolnie te środki przekazywane, to jednak ta placówka jest statutowym zadaniem starosty i ona musi funkcjonować. Natomiast ta dowolność spowodowała to, że inne placówki są tymi środkami dotowane i to trzeba też jasno powiedzieć. Więc kończąc wypowiedź, jeszcze raz apeluję do radnych, których z litości
gości nie wymienię po nazwisku, ale po prostu bądźcie reprezentantami nas, wyborców, bo to my was wybraliśmy, mieszkańcy Sieradza, na te funkcje radnych powiatowych. Oboje państwo używają sformułowania placówka jest potrzebna w mieście, natomiast to właśnie miasto niespecjalnie chce współpracować. Inne gminy próbują przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe prawnie, współfinansować działania związane z edukacją kulturalną dzieci. Natomiast miasto konsekwentnie od kilku lat i poprzedni prezydent i obecny odmawia współpracy. Czy jest jakiś sposób na to, żeby trochę wymusić na samorządach jakiś rodzaj współpracy w takich sytuacjach, bo to tylko o to chodzi chyba. Ja w tej mierze z panem prezydentem Osiewałą się zgadzam. Otóż stało się tak, że pan starosta swoje własne zadanie chciał scedować na miasto. Pamiętajmy o tym wszyscy, że jednak młodzież sieradzka to też młodzież powiatu sieradzkiego. Tak się akurat stało, że pan starosta nie zaproponował konkretnych rozwiązań panu prezydentowi. Ja pamiętam, kiedy w kwietniu organizowaliśmy wspólne posiedzenie Komisji Radnych Miejskich i Powiatowych, wtedy też nie padły żadne konkretne propozycje. Wtedy pan starosta powiedział, że miasto musi wesprzeć starostwo powiatowe w tej mierze, natomiast nie padły żadne konkrety. W związku z tym trudno o współpracę wtedy, kiedy nie rozmawiamy o konkretach. Wtedy, kiedy chce się przerzucić odpowiedzialność z własnego zadania na miasto. I to nie jest pierwszy przypadek, kiedy tak się dzieje, bo pamiętamy też przykład zespołu pieśni i tańca Sieradzanie sprzed lat i wtedy starosta postępował dokładnie tak samo wobec miasta. I nie dajmy sobie wmówić, że młodzież z Sieradza to nie jest młodzież powiatu sieradzkiego. Młodzież z Sieradza to jest młodzież powiatu sieradzkiego również. No jak już wiemy, na sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia została podjęta uchwała o zamiarze likwidacji zespołu placówek wychowania pozaszkolnego 14 głosami za i 9 głosami przeciw. Ja liczę, że jeżeli dojdzie do podejmowania już tej właściwej uchwały o likwidacji, radni koalicyjni się zreflektują, jednak opowiedzą się przeciw tej uchwale. Byłem obecny na sesji, w czasie której podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu. I tam podkreślałem również argumentację prawną, ponieważ jak już wspomniano, prowadzenie tego rodzaju placówek jest zadaniem własnym powiatu. To wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Ja Państwu przywołam przepis artykułu 5 ust. 5a, który mówi o tym, że zakładanie i prowadzenie placówek wymienionych w artykule 2 punkt 3 do 5 i 7 należy do zadań własnych powiatu. A punkt 3 mówi przywołanego przepisu o placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych, schroniskach młodzieżowych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 3b to placówki artystyczne, 5 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i tak dalej. To jest typowe zadanie własne powiatu. Również w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, które dotyczy podziału subwencji oświatowej, tego rodzaju placówki wychowania pozaszkolnego są wskazane i stąd powiat otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa na realizację własnego zadania, którym jest prowadzenie tego rodzaju placówek. I widać, że starosta w ostatnich wypowiedziach medialnych wycofał się raczej z przerzucania tego zadania na miasto, twierdząc, że nie ma możliwości formalnej przekazania tego rodzaju placówki, moim zdaniem błędnie, ale mniejsza o to. Najważniejsze jest to, że jest to zadanie własne powiatu, które powiat powinien realizować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj działamy zgodnie z prośbą mieszkańców Sieradza, zgodnie z prośbą rodziców ZPWP, zgodnie z prośbą rodziców, których dzieci uczęszczają do młodzieżowego Domu Kultury. Ponad 1600 mieszkańców Sieradza podpisało się już pod apelem do radnych powiatu sieradzkiego przeciwko likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury. Dzisiaj z tym podpisem dołączamy również my i zrobimy wszystko, aby uniemożliwić likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu. Dziękuję bardzo. Liczymy też na rolę łódzkiego kuratora oświaty, który ma teraz istotną funkcję do wykonania i liczę, że nas wesprze.